Nie ukrywamy, że jest to dla nas bardzo duży sukces, szczególnie w tym roku. W innych latach również zajmowaliśmy czołowe miejsce, ale w tym roku największy sukces, bo pierwsze miejsce w kategorii Igrzysk Dzieci. Na ten sukces pracują oczywiście nauczyciele wychowania fizycznego. Jest to ich ciężka, konsekwentna praca. Nie tylko wkładają całe serce na pracę na lekcji z uczniami, ale również niejednokrotnie spotykają się codziennie z nimi po szkole i trenują. No i widoczne są tego efekty, takie jakie są, czyli pierwsze miejsce. No ale nazwa szkoły zobowiązuje, skoro jesteście polskim olimpijczykiem w szkole, to oczywiście ta praca może żmudna i trudna, tak jak pani mówi. No ale na czym polega sukces tego sukcesu? Myślę, że to jest sukces tak naprawdę nas wszystkich, czyli począwszy od nauczycieli wychowania fizycznego, tak jak wcześniej wspomniałam, bo oni są głównymi kreatorami sukcesu, ale również dzięki wyrozumiałości nauczycieli uczących te dzieci, które niejednokrotnie bardzo często wychodzą na zawody i są to cykliczne wyjścia, później muszą nadrobić te zaległości. Nauczyciele są bardzo elastyczni, współpracują z nami, pomagają uczniom, żeby nadrobić te zaległości i to również poniekąd jest ich sukces. Należy tutaj również wspomnieć o nauczycielach z edukacji też wczesnoszkolnej, ponieważ to oni jako pierwsi zaszczepiają właśnie tą formę ruchu, tą chęć, pasję do ruchu, do poruszania się wśród dzieci, no i to później jak widać owocuje. Chodzę do klasy 5 A i jak usłyszałam, że mają być treningi z lekkiej atletyki, to postanowiłam przyjść zobaczyć, jak to jest i bardzo mi się spodobało. Ale lekkoatletyka to bardzo trudny sport. A którą dyscyplinę obrałaś i w czym jesteś najmocniejsza? Myślę, że krótkie dystanse, takie jak 60 metrów i skok w dal. No to powiedz teraz troszkę o tym sportowym roku, który poza tobą. Jakie sukcesy odnosiłaś? Które zawody sobie szczególnie cenisz? W czwórboju 7 miejsce, indywidualne jeszcze były. Tam 4 miejsce, skok w dal. Ostatnio byłam w Warszawie. Powiedz troszkę o tym, jak się udaje godzić szkołę i sport, bo to jest niezwykle ważne. No, 5 klasa, trochę już tej szkoły za tobą, trochę przed tobą. Ważne lata i sportowe, i szkolne. Jak na co dzień wygląda taki twój dzień sportowo-naukowy? Od razu po lekcjach idę na trening i po treningu dopiero w domu zaczynam się uczyć. Albo właśnie przed, jak mam jakąś przerwę, gdzie muszę czekać. A jakie przedmioty oczywiście poza wychowaniem fizycznym lubisz? Lubię polski, biologię i muzykę. Kiedy chodzi się do szkoły polskich olimpijczyków, to trudno nie pytać o sportowych idoli. Czy masz takowych? Czy to jest nauczyciel wychowania fizycznego, czy też ktoś inny? Bardzo lubię Dawida Tomale. To mistrz olimpijski w chodzie. To dużo tego czasu dziennie, pół godziny, godzinę poświęcasz na ten sport? Godzinę albo czasem trochę mniej albo więcej, ale nie jakoś bardzo dużo. A jeśli chodzi o twoje sportowe marzenia, to w jaką stronę chciałabyś się rozwijać? Myślę, że 60 metrów i płotki. Domyślam, że jako nauczyciel wychowania fizycznego pod znaku lekkoatletyki, to jest ta dyscyplina, którą ty starasz się zaszczepić młodym sportowcom w dwójce? Ja skupiam się przede wszystkim na lekkiej atletyce, ponieważ w dwójce mamy programy o poszerzonym profilu właśnie lekkoatletycznym. Mimo tego, że jestem trenerem lekkiej atletyki, to staram się, aby na moich WF-ach wszystkie dyscypliny gościły w równym stopniu. I to, myślę, jest taka recepta na sukces, który osiągamy i osiągaliśmy do tej pory, ponieważ każda dyscyplina powinna wśród uczniów być powszechna i każdy uczeń powinien znać chociażby te podstawowe zasady innych dyscyplin niż właśnie lekkoatletyka. Gdzie tkwi ten sukces ubiegłego roku szkolnego i zajęcia w rywalizacji wojewódzkiej? Pierwszego miejsca. Myślę, że sukces tkwi przede wszystkim w doskonałej młodzieży, jaka chodzi właśnie do naszej szkoły, ponieważ mimo tego, że w niektórych dyscyplinach nasi podopieczni nie byli zawodnikami, czy to jakieś koszykówki, czy tam piłki nożnej, to udawało nam się na szczeblu wojewódzkim odnosić bardzo dobre rezultaty. Nasi uczniowie z reguły bardzo szybko dostosowują się do warunków, bardzo szybko rozumieją zasady różnych gier zespołowych i to nam bardzo ułatwia pracę. Który z tych sukcesów ubiegłego roku uznajecie wspólnie tu w szkole za ten najcenniejszy, czy też te najcenniejsze? Warto podkreślić tutaj fakt, że braliśmy udział w 3 ogólnopolskich finałach. Był to finał koszykówki na przykład 3x3, gdzie chłopcy z naszej szkoły przegrali nieznacznie medal w Głuchołazach, zajęli tam 4 miejsce. To była bardzo duża niespodzianka, bo jako mistrzowie województwa nie byli faworytami tego turnieju, a spisali się tam doskonale. Myślę, że bardzo dużą niespodziankę również zrobiły dziewczyny, które zajęły
zajęły siódme miejsce w czwórboju, zdobywając bardzo, bardzo dużo punktów w tym czwórboju, poprawiając rezultat, który uzyskały na Mistrzostwach Województwa, a także dużą niespodzianką był start w drużynowych biegach przełajowych naszych chłopców, którzy tak naprawdę zrobili ogromną niespodziankę, bo te drużynowe biegi przełajowe jest to dosyć nowa impreza. Bardzo dużo osób w niej startuje i to akurat nasi chłopcy mieli okazję województwo reprezentować na finałach ogólnopolskich. Ale jedna ważna sprawa to chyba to, że również ten sukces sportowy idzie z sukcesem edukacyjnym. Trenowanie, uprawianie sportu powoduje, wyzwala w dzieciach nawyk systematyczności i w związku z tym przekłada się to również na naukę. Nie można wykluczyć jednego z drugim. Nie ukrywamy, że te dzieci, które odnoszą sukces sportowy, również odnoszą duży sukces w nauce.